ale nie mogłoby być Fame MMA, gdyby nie nasi wspaniali, niepowtarzalni, potężni włodarze. I właśnie w tym momencie zróbcie dla nich hałas, przywitajcie ich. Przed wami Wojciech Gola i Boxdel! Line, better rewind, beats, five stream, this is a production. I've been making sure the people that I'm working with getting credit. I invest in my endeavor. I ain't selfish, I'm just fed up with these hecklers. Walk around like it was Tether, grinding hard like Ryan Sheckler. You chatter, I ain't work, shut your mouth, who's a clown? Boxdel od razu chciał usiąść, wiadomo, to już ileś on się swoje w życiu nachodził. Oczywiście są z nami potężni włodarze. Witam panowie, jak się miewacie, jak się trzymacie? No ja zajebiście, siema. Siema, cześć, Wojtku. Cześć, Jalko, witam wszystkich, również dobrze. Cieszę się, że zdrowie tobie dopisuje, że naszym zawodnikom zdrowie dopisuje. Was widzieć. Cztery części, więc jeżeli w tej pierwszej części nie będzie waszych faworytów, waszych ulubieńców, nie przejmujcie się, klasycznie będzie pierwsza część, później przerwa, druga, trzecia, czwarta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, oczywiście gala odbywa się 21 listopada. Kupcie pay-per-view, nie czekajcie do ostatniej chwili, tutaj nie ma na co czekać. Spodziewamy się, że oblężenie będzie jak zwykle bardzo mocne, prawda? Szczególnie te ostatnie dni, Wojtku. Tak, dlatego też zachęcamy was, abyście kupowali już teraz pay-per-view, ponieważ w ostatnich chwilach to obciążenie jest coraz mocniejsze, coraz więcej osób kupuje, dlatego serwery też oczywiście wytrzymują, ale czasem trwa to troszkę dłużej. Możecie czekać na licencję z małym opóźnieniem, a szkoda by było, żebyście przegapili nawet jakąś pierwszą walkę, bo wszystkie walki są tu bardzo emocjonujące. I nie obejrzeli po prostu, oczekując na licencję. Dlatego zachęcamy do kupowania już teraz swojej licencji pay-per-view. Tak czy siak, teraz chciałbym przejść tutaj do panów Pająka i Kwiecińskiego. Przede wszystkim informacja, która gruchnęła, jeszcze nie wiem, czy oficjalnie, ale wy już o tym wiecie, że będzie to walka o pas mistrzowski XFC. I to jest coś bardzo ciekawego. No i przede wszystkim pytanie do obu panów. Czy spodziewaliście się takiego rozwiązania? Bo tutaj dochodzi dodatkowa presja. Nie tylko każdy z was wyjdzie tutaj no, z odpowiednim fejmem, z odpowiednimi zasięgami, ze zwycięstwem w rekordzie, ale może też wyjść z pasem mistrzowskim. I właśnie w tym momencie widzimy oczywiście Weronika Jezierska, nasza, jedna z naszych cudownych ringers, pokazuje pas mistrzowski XFC, kategoria 77 kg. Panowie będą mogli powalczyć. Wojtku, tak, pokaż wszystkim. Oczywiście niesamowita rzecz, niesamowita rzecz. No i moje pierwsze pytanie będzie może takie dosyć proste, ale który z was opuści halę z tym pasem? Piotrze, Alanie? No, mam nadzieję, że ja. Alanie? Moi drodzy, jestem tak bardzo zmotywowany, bo już widziałem o tej walce, że to będzie walka o pas wcześniej, więc moi drodzy, tak zagęściłem jeszcze bardziej moje treningi, że zobaczycie to 21 listopada. No, ja bym chciał tylko dodać, że bardzo się cieszę właśnie, że tak będzie. Myślę, że będzie to dobra walka i dobre show. No i moje pytanie do ciebie właśnie, Piotrze, czy uważasz, że jest to swoiste docenienie twoich umiejętności, bo jednak jest to twój debiut w Fame MMA, prawda? Tak, ja się bardzo cieszę. Myślę, że to jest fajne wyróżnienie dla mnie. No i zobaczymy, jak to się ułoży wszystko. Ale cieszę się bardzo. Dobrze. Alanie, w takim razie pytanie do ciebie. To oczywiście, no teraz wiemy, że to jest jeszcze bardziej ważna walka, ale nawet bez tego pasa to była bardzo ważna walka, bo dla ciebie jest to szansa na rehabilitację za pojedynek z Arkiem Tańculą i usadzenie w debiucie bardzo mocno nahypowanego rywala. Bardzo dużo osób mówi, że kurczę, Pająk w Fame MMA, to on będzie wszystkich niszczył i dostałeś naprawdę bardzo trudnego rywala na początek. Kto powinien czuć tutaj większą presję? Ty czy przeciwnik? Tak jak mówiłem ostatnio, to Piotrek powinien czuć większą presję z tego względu, że on podróżuje po całym świecie, po Tajlandii i po innych krajach. On trenuje z różnymi zawodnikami, a ja udowodnię to, że 21, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby dobrze być przygotowany do walki. Piotrze, na pewno widziałeś pojedynek swojego rywala z Arkiem Tańculą. Jak oceniasz postawę Alana w tej walce? Nie wiem, samej walki bym nie chciał komentować. Alan dokładnie wie, co tam nie zagrało i tak dalej. No, ale czy to będzie dobra walka dla mnie i tak dalej, zobaczycie sami 21. W sensie nie musisz mówić źle, możesz po prostu powiedzieć jakby, bo rozumiem, że tutaj poczułeś się, nie, po prostu powiedz, co sądzisz o tej walce, co było dobre, co było złe, skomentuj, nie chciałbyś. Nie chciałbym oceniać, Alan sam wie, co tam się stało, także co to dużo mówić. Okej, Alanie, to może ty w takim razie będziesz chciał jeszcze po raz ostatni jakby odnieść się do tej walki, o której wiemy, że chcesz zapomnieć? Nie, no każdy chyba wie, że mi wtedy głowa nie zagrała, bo umiejętności mam spore.
tylko wtedy moje prywatne życie nie pozwoliło mi, żeby odblokować się na 100%. Okej. Pytanie do szewca. Szewcu, witam serdecznie, cześć. Rywal w prezentacji zawodników stwierdził, że zostałeś wpakowany na minę przez właścicieli Fejmu i swojego trenera, biorąc tę walkę. Czy odbierasz to jako psychologiczną grę rywala, czy rzeczywiście jesteś tutaj underdogiem skazywanym na pożarcie? Nie no, wszyscy wiedzą, jaka jest różnica doświadczeń między nami, no już nie ma co tego wałkować i powtarzać po raz kolejny. Będzie to dla mnie ciężka walka, ale no wszystko jest do zrobienia, tak? Okej. Okay. Gamu, mówiłeś, że nie zależy ci na łatwym pojedynku. Nie chcesz gry do jednej bramki. Czy po pojedynku rywala z Dawidem Ambro, gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony, rzeczywiście spodziewasz się spacerku w walce z Szewcem? Witam wszystkich przede wszystkim. Nie, ja nie spodziewam się spaceru. Gdyby tak było, to wiesz, siedziałbym w domu, jadł chipsy i oglądał telewizję. A jednak przygotowuję się do Macieja jak do mistrza świata. Jakby odstawiłem całkowicie zlecenia, pracę, trenuję w trybie zawodowym, dbam o siebie i jakby opiekuję się sobą z każdej możliwej strony. Więc no, tak jak mówię, jestem przygotowany jak na mistrza świata. Pytanie do Boxdela i do Wojtka. I myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest pytanie, którym byłem bombardowany i pewnie wy dostajecie też takich wiadomości bardzo dużo o fanpage Fejmu i tak dalej. Tak naprawdę dwa pytania. Fame MMA stało się popkulturowym fenomenem i masa osób chciałaby skrzyżować rękawice w fejmowym oktagonie. W związku z tym dwa pytania. Jedno do Boxdela, jedno do Wojtka. Jedno od zwykłych internautów, drugie od mniejszych influencerów. Warto na nie odpowiedzieć, myślę, raz na zawsze, żeby ludzie mieli pojęcie. Czy planujecie dać szansę wystąpić komuś zupełnie nieznanemu, randomowi? Bo każdy, kto się zgłasza, oczywiście obiecuje fenomenalną walkę. Myślę, że to jest dobra platforma, żeby... No, ale już było tak, że daliśmy osobie nieznanej żadnemu gronu odbiorców, mianowicie był to Wiewiór i była to pierwsza gala. Na obecną chwilę Wiewiór jest bardzo popularnym fighterem w Fame MMA. I jasne, że tak. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego po prostu, jakie konfiguracje walk będziemy robić. Jeżeli, nie wiem, zechcemy kiedyś zestawić znowu jakiegoś mniejszego fightera, na przykład z Bykiem, no to raczej będziemy wybierać tę osobę, która się podejmie tego wyzwania, tak? A nie... Wiewiór miał na tyle jaj, że on sam powiedział, ja rozjebię Handkę, ja go rozpierdolę, nie? I to było dla nas po prostu znakiem, że to jest ten gość, który podjął się tego wyzwania i zajebiście sobie w tej walce radził, mimo że przegrał. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, to? A drugie pytanie, to jest pytanie od mniejszych influencerów. W jaki sposób pokazać się i zwiększyć swoje szanse na angaż w Fejmie? Co muszą zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na wypatrzenie przez potężnych włodarzy? Czego szukacie w przyszłych gwiazdach Fejm MMA? Wiesz co, wiele osób myśli też, że tutaj trzeba stworzyć jakiś sztuczny konflikt na potrzeby dostania się do federacji. To absolutnie nie jest prawda. My nie generujemy konfliktów, my je rozwiązujemy. I myślę, że to muszą być osoby, wiesz, ja zawsze komuś mówię, bo naprawdę przychodzą coraz więcej osób. Czy na naszym Facebooku, Instagramie, wysyłają maile. Teraz też otworzyłem właśnie, znaczy zacząłem jeździć po zawodnikach, no to tym bardziej to się zwiększyła ta ilość. I wiesz co, tutaj zawsze mówię, słuchaj, przyjdzie czas, że to my ciebie znajdziemy, bo tak naprawdę fani nasi nam dają tyle sugestii, fajnych twarzy, że na pewno się o tobie dowiemy, stary, że już jesteś gotowy, żeby u nas się pojawić. Bo naprawdę to są dziesiątki osób dziennie, które chcą u nas się uzawalczyć. I więc jak ktoś taki jest ciekawy, to my na pewno się do tej osoby odezwiemy. Ja teraz też bardzo mocno robię research, sprawdzam internet, jesteśmy na bieżąco, nawet bardziej niż się to niektóre może wydawać. Słyszeliśmy o wielu osobach, o których, którzy nawet nie wiedzą, że już o nich słyszeliśmy i się na pewno o nich odezwiemy, więc spokojnie po prostu niech robią swoje, budują swoje social media, popularność, niech będą sobą przede wszystkim, będą charyzmatyczni, będą pewni siebie przebojowi, a przede wszystkim muszą chcieć przeżyć niezapomnianą przygodę, wejść do oktagonu i po prostu chcieć się tutaj pokazać i zrobić zajebiste show. Czyli trochę analogia religijna. Nie przychodźcie do mnie, ja do was przyjdę. Dobrze, wiemy, że Wojtek ma otwarte oczy wiecznie. Dobrze. Pytanie w takim razie do Alana. Alan, jesteś niezwykle popularną postacią w internecie, ale jak to w tej branży, zawsze znajdą się krytycy, czasem też hejterzy, na co zwróciłeś uwagę w prezentacji zawodników. Co masz do powiedzenia tym, którzy po ostatniej walce chcieli ci dopiec albo wręcz skreślili cię jako zawodowca?
Słuchaj, ja wiele razy zostałem skreślany już na dzień dobry, czy to jak walczyłem w Fenie, czy w Armii, tak samo z dobrymi naprawdę zawodnikami i się zdziwili, nie? Mówili na przykład dobra walka i tak dalej, więc nie chciałbym, żeby mnie skreślali tym razem. Okej, okay. Piotrze, pytanie do ciebie. Wiemy, że po tej walce obierasz kierunek na Amerykę Południową. Dlaczego właśnie tam chcesz spędzić kolejne miesiące? Czy bardziej rekreacyjnie, czy jednak z myślą o treningach? Chociaż w twoim przypadku to chyba jedno i drugie cały czas. Tak, zaraz po walce wylatuję do Ameryki Południowej. Będzie to Ameryka Południowa i Środkowa. Przez najbliższy rok mam zamiar tam zwiedzać, trenować, uczyć się nowych sztuk walki i tak dalej. Mniej więcej wjeżdżam dlatego, ponieważ na tym kontynencie jeszcze nie byłem. Także jest to coś nowego. Teraz była Azja, później była Europa, teraz właśnie Ameryka Środkowa i Południowa, później może Stany, jak się uda. No i myślę, że naprawdę będzie się dużo działo, także jeśli mogę od razu zaprosić, to zapraszam na kanał Podróże Wojownika. Zobaczcie i podróże, i sztuki walki, i dużo fajnych rzeczy na pewno. Tak dajcie, można żyć. Dajcie suba, lajka, zostawcie dzwoneczek, wiadomo, klasycznie. Pytanie do szewca w tym momencie. Szewcu, wiem, że ciągle wracamy do tego tematu i ty już jesteś no, niezadowolony, zmęczony tym tematem, ale jakby ludzie to ciągle chcą jakby wiedzieć, chcą wyjaśnienia ostatecznego. Rywal zarzucał ci manipulowanie faktami. Raz trenujesz pół roku, raz od wielu lat. Zamknijmy ten temat raz na zawsze i wyjaśnijmy kwestię twojego doświadczenia. Dobrze. To było w trailerze? Tak, to było albo w zapowiedzi, albo w... Zapowiedź była nagrywana przed moim cage'em, więc mógł nie wiedzieć, a w cage'u było to wszystko wyjaśnione, tak? O co tam chodziło i skąd się wzięły w ogóle te 4 lata niby. Czyli z twojej strony nie ma tutaj żadnej manipulacji, po prostu ty nie liczysz tych... W cage'u wszystko było wyjaśnione od A do Z. No to oczywiście zapraszamy do obejrzenia odcinka cage'a z szewcem. No i Gamu, pytanie do ciebie. W materiale, jak i tutaj na konferencjach jesteś oazą spokoju. Dużo osób właśnie w tym widzi szansę na twój sukces, że ty jesteś mega wyluzowany, mówisz bardzo spokojnie, ale z uśmieszkiem na twarzy. Część internautów uważa, że to może być oznaka jednak lekkiego lekceważenia rywala. Jak się do tego odniesiesz? Nie, no tak jak mówiłem, gdybym go lekceważył, to bym nie pracował tak ciężko, tak jak pracuję teraz. A dołożyłem wszelkich starań, żeby te przygotowania były w 100% profesjonalne i takie właśnie są, jakby no, mam to szczęście, że trenując już, to mówiłem, w Ankosie u trenera Andrzeja Kościelskiego mam naprawdę super zaplecze sportowe. Nie muszę nigdzie przez to wyjeżdżać, wszystkich fachowców mam na miejscu, od Jacka Rzepeckiego po Daniela Skibińskiego, trenera Andrzeja Kościelskiego i wszystkich, więc nie, absolutnie, absolutnie Macieja nie lekceważę, tak jak mówiłem, ja chciałem tutaj sportowego pojedynku i dlatego też mamy tą walkę z Maciejem. Co do jeszcze pytania o poprzednią walkę Macieja z Dawidem Ambro, to mogę powiedzieć, że ta walka będzie zupełnie inna z tego tytułu, że chociażby na warunki fizyczne. No, Dawid chyba był, wydaje mi się, że niższy od Macieja. Dawid był odrobinkę niższy. Tak, no ta walka siłą rzeczy nie przebiegnie w taki sam sposób po prostu. Maciej będzie musiał zawalczyć inaczej ze mną niż z Dawidem i no ja też zawalczę inaczej niż Dawid. Okej. Okay. Alan, co sprawia... W sensie, łączysz umiejętnie, to o czym już mówiliśmy, łączysz umiejętnie świat influencerski ze światem sportu walki. Oczywiście jedni znają ciebie jako człowieka z Warsaw Shore, inni znają ciebie jako fightera. Co sprawia, że daje bardzo dużo ekscytujących możliwości na pojedynki, zarówno z tego świata, jak i z tego świata. Z kim chciałbyś się zmierzyć w następnej walce? Czy od razu rewanż z Tańculą, czy może jakiś zupełnie nowy oponent? Nie, tak jak ostatnio mówiłem, chciałem zawalczyć z Szewcem na dziesiątce, no i jak Arek powiedział, jubileuszowa dwunastka, czyli 6 i 6 to 12, więc na 12 rewanż z Arkiem. Okej, okay, a przed dwunastką jeszcze jest perspektywa na to, że zobaczymy cię w oktagonie? To już nie ode mnie zależy, od włodarzy. Wojtku, czy jest perspektywa, że jeszcze przed dwunastką zobaczymy Alana w oktagonie? Myślę, że wiele zależy od tej walki. I od tego, czy będą chętni rywale kolejni. To zabrzmiało groźnie. To zabrzmiało groźnie. Dobrze, więc Alan, jeśli potrzebujesz jeszcze dodatkowej motywacji, to chyba właśnie ją otrzymałeś. Ale przed dwunastką? Mhm. Oj, to jeszcze trochę czasu. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Kto wie, czy na dziesiątce się z Wojtkiem Golą bił nie będziesz. Nigdy nie wiadomo. Wolałbym nie. No. Byłoby to dobre, Warsaw Shore na Warsaw Shore, co? O, proszę. Jeszcze takiej walki nie było. To z Stripsonem. Była taka propozycja i nie tylko znaczy nie wiem, czy mogę powiedzieć tą federację, ale była też z Fenu. Były z innych organizacji.
ale powiedziałem, że z dobrymi kumplami nie chciałbym się bić, bo to po prostu kiepsko by to wyglądało, jeżeli kumpel kumplowi daje no to, po buzi. Nie? To śmiesznie, bo przed chwilą powiedziałeś, że z Wojtkiem chętnie. Co to oznacza dla waszej przyjaźni? Nie to, że z Wojtkiem chętnie, tylko by Warsaw Shore na Warsaw Shore by było, tak? Oczywiście, śmieję się. Dobrze. Piotrze, twój przeciwnik jest uznanym kickbokserem. Ty sam zawsze mówiłeś, że najlepiej czujesz się w parterze, ale Muay Thai to również twoja domena. Czy myślisz, że w stójce jesteś mocniejszy od rywala? Ja z całym szacunkiem podchodzę do umiejętności Alana. Jest dobrym stykowiczem, nie ma co ukrywać. Oglądałem oczywiście jego walki, analizowałem i tak dalej. Ale co do mojej stójki, to też naprawdę myślę, że jest całkiem dobra. Ostatnie 2 lata spędziłem w Tajlandii, czyli trenowałem praktycznie tajski boks. No wiadomo, że trochę się różni to od K1, ponieważ są jeszcze łokcie, kolana, clinch. Ale myślę, że naprawdę umiejętności moje i Alana są wysokie, także... Będzie fajnie, na pewno będzie fajnie. No. Na pewno będzie na to popatrzeć. Na pewno. To możemy zagwarantować chyba obydwoje, że będzie na to popatrzeć. No nie możemy się doczekać, tym bardziej, że jest to walka o pas, to też zobowiązuje. Dobrze, w takim razie pytanie do naszych potężnych włodarzy. I jest to pytanie przyszłościowe, bo wiadomo, że w obecnej sytuacji, no obecna sytuacja temu nie sprzyja, ale często przewija się w wiadomościach od reprezentantów Polonii w przeróżnych krajach pytanie, czy Fame MMA planuje gale międzynarodowe. Jeśli tak, to jaki kierunek? Anglia, Niemcy, może jeszcze coś innego? Czy są takie plany? Nie planujemy. Okej, okay. No i załatwione. Na tę chwilę, w tym roku, wiesz. Mm-hmm. Nigdy tak, nie mówimy, nigdy, mówimy nie, o sytuacji no, wiesz, przyszłościowej. Kiedy na, będzie to? Na obecną chwilę? Na obecną chwilę nie, ale tak. Wiesz, nie planowaliśmy, że na 8 gali, wiesz, będą walczyły takie postaci, na 7 gali, wiesz, to wszystko się tak rozwija, że ciężko jest cokolwiek w tej chwili powiedzieć. To prawda. Szewcu, pytanie do ciebie. Niektórzy twierdzą, że to zmienianie stanowiska w kontekście właśnie twojego doświadczenia, już ten temat jakby oczywiście zostawiamy, zapraszamy do obejrzenia Cage'a, ale niektórzy uważają, że jest to twój sposób na znalezienie wymówki. W przypadku, gdybyś tej walki nie wygrał, to po prostu będziesz się zasłaniał tym, że no, bo masz mniejsze doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Jak się do tego odniesiesz? Jak się odniesiesz do tych, nazwijmy to, oskarżeń? Czy ktoś kiedykolwiek słyszał ode mnie jakąkolwiek wymówkę? Nie. To wszystko. Ja nie używam wymówek, po prostu ja potrafię z honorem przegrać, potrafię się przyznać, jak wiesz, jak mi coś nie pójdzie. I nigdy w życiu nie szukałem wymówek, także nie wiem w ogóle skąd takie pomysły, nie? Leknica po prostu... się nie przytula. Tak. U nas jest sztywniutko i wiesz, potrafimy wziąć na klatę, jak coś się dzieje. Mhm. Bardzo dobrze. No tak jak mówię, to są też kwestie, które pojawiają się w komentarzach przeróżnych, więc nie wiem na ile jest to odosobniony przypadek, a na ile jest to powtarzające się, ale taki temat poruszony, więc myślę, że warto to zapytać. Gamu, tymczasem pytanie do ciebie. Twój przeciwnik słusznie zauważył, że w twojej codziennej pracy jako aktor i model ważne jest to, żeby dobrze wyglądać. Jakby twój face to jest twoja marka, to jest twój brand. Nie boisz się, że dłuższa obecność Fame MMA może wpłynąć na twój look? O złamany nos w końcu w oktagonie nie trudno. Złamany nos już miałem, rozcięty łuk już miałem, żebro złamane też miałem. I ciągle dzwonią. I ciągle dzwonią, jeszcze dzwonią, mam to szczęście. Ale nie, no nie boję się, no to jest jakby moja pasja. Tutaj na sali też jest mój agent, który siłą rzeczy musiał pogodzić się z tym, że wykonując tą pracę nie zrezygnuje po prostu ze swojej zajawki. No. Co do samej walki. No nie wiem, jesteśmy dorośli, jesteśmy świadomi tego, że idziemy się bić, a nie grać w szachy, więc jakby jestem świadom tego, że mogę ucierpieć fizycznie. Mam nadzieję, że jakichś tam grubszych uszczerbków na zdrowiu ani na mnie, ani na moim przeciwniku jakby nie uświadczymy. Ale no umówmy się, no rozbity nos czy rozcięta warga, czy tam oko, no to nie jest nic wielkiego. To jest tam kwestia paru dni i wszystko wraca do normy, więc... Najwyżej przełoży się robotę na parę dni i zrobi się dłuższe wakacje. Dokładnie, a warto też powiedzieć o tym, że byli, wiadomo, bliźniacy tyburscy, jeden drugiemu złamał nos i teraz już tacy bliźniacy, no. Ale aż nie do końca już tak już się by ich dało rozpoznać, prawda? To też fakt, wiesz. Jeden nos, jaką wielką różnicę czyni. Alan, pytanie do ciebie. Twoja walka z Arkiem Tańculą była poprzedzona ognistym konfliktem. Między tobą i Pająkiem jest zaś wzajemny szacunek. Ciągle o tym mówicie, skupiacie się na tym, żeby to była sportowa walka, chcecie udowodnić, który jest lepszy. Czy któraś z tych opcji jest dla ciebie lepsza? To jest, czy łatwiej ci się nakręcić, kiedy jest nienawiść? Są złe emocje w stosunku do rywala, czy
wtedy, kiedy jest to wyzwanie czysto sportowe, jak z Piotrem? Znaczy tu jest absolutnie, ta walka bardziej mi leży w guście z tego względu, że tu nie mam żadnej presji, nie ma złej krwi, szanuję Pająka to, co robi i naprawdę, tu nie ma żadnej złej krwi, więc i tym bardziej jeszcze jest szczytny cel, więc będziemy się bić o ten pas i powiem wam, że naprawdę już nie mogę doczekać 21. I wolałbyś właśnie w przyszłości toczyć takie pojedynki, czyli nie ze względu na konflikty, a ze względu na skilla. Znaczy wiesz, mnie motywują takie walki, bo ja jestem underdogiem, a jak nie jedne media mówiły, że jeżeli jestem w roli underdoga, to się lepiej prezentuję po prostu wtedy w ringu czy w klatce. I chciałem jeszcze zadać ostatnie pytanie do Piotra. Piotrze, wielu zawodników ma ambicje, by stanąć kiedyś w oktagonie UFC. Czy z tobą jest podobnie? Jaki jest twój ostateczny cel, jeśli chodzi o sporty walki? Szczerze mówiąc, to uważam, że wiek już trochę nie taki i zdrowie. No, dobra, nie byłem młody, ale ze zdrowiem. Niestety co chwilę mam jakieś kontuzje i tak dalej. Oczywiście chcę zajść jak najdalej, no, ale czy mam jakieś ambicje w UFC, to chyba raczej nie, aż tak wysoko nie mierzę. Ja teraz pokochałem zwiedzanie świata, podróżowanie, trenowanie sztuk walki, też różnych innych po prostu stylów. Także... Nie wiem, no wiadomo, że ambicje zawsze są, ale chyba nie, UFC to chyba nie. Jeśli jeszcze mógłbym coś powiedzieć w sprawie pay-per-view. Jak wiecie, jestem związany bardzo z Tajlandią, także jeśli ktoś chciałby wykupić z mojego właśnie wrestlingu, całe pieniądze przekazuję dla dzieciaków na slumsach, które tam są. Będziemy kupować prezenty dzieciakom na święta. Także myślę, że i mój cel, i Alana z tego jest bardzo szlachetny. Także zastanówcie się, żeby kupić ode mnie lub od niego, bo te pieniądze pójdą na pewno na dobre rzeczy. No to super, moi drodzy, za każdym razem, tak jest, wielkie brawa, moi drodzy, tak jest, za każdym razem akcje charytatywne, szacunek, szapoba, tak Wojtku? Adek, ale UFC to ty zostaw dla krychy. No dobra. A KFC zostawię dla siebie. Dobrze, tak czy siak, kochani, w tym momencie myślę, że przyszedł na to czas. Chcemy zobaczyć, jak nasi pretendenci do pasa mistrzowskiego zrobią face to face'a. Moi drodzy, wielkie brawa, lecimy tutaj, robimy to na grubasie. Pająk, tak, przed sceną, prosimy. Panowie, przed stołem, jak najbardziej, przed stołem tutaj. Oczywiście ochroniarze gotowi, młodzi wilcy gotowi na wszystko. Ale tutaj będzie na sportowo, kulturalnie. Pas kategorii, pas do 77 kg, XFC, Pająk kontra Kwieciński, już 21 listopada będzie się działo. No i piękny pokaz fair play. I zobaczymy, który z nich opuści arenę jako mistrz XFC. Widzimy też bardzo ciekawa współpraca. To jest ten pas, Wojtek, który nigdy nie zawalczymy ze względu na kategorię wagową.